Cześć wszystkim! Znowu pan 7. Przeciąg Pillars of Eternity. Dobra. Tam jakaś pani narzekała, że coś jej się nie pasuje w życiu, więc zapytajmy, o co jej chodzi. Kobieta siedzi samotnie przy stoliku, kręcąc przed sobą jakimś przedmiotem i wpatrując się w niego z furią. Przedmiot ma wielkość monety i przytaczając się przez pęknięcie w drewnianym stole, chybocze się i wydaje się przy tym metaliczny dźwięk. To nie jest odpowiedni moment. Wyglądasz, jakby przydała ci się następna kolejka. Taki właśnie mam plan. Próbuję ukoić nerwy i odwieść się od idiotycznego pomysłu. Idiotycznego pomysłu? Muszę coś przekazać mojemu narzeczonemu, Purniskowi. Tylko, że on nigdzie nie rusza się bez swoich nowych kumpli, a oni nie są zbyt miłym towarzystwem. Kto ci to zrobił? Wiem, na co to wygląda, ale ty nic nie rozumiesz. To nie w stylu Purniska. Jego nowi kumple wyciągnęli z niego to, co najgorsze. Powiedz mi o tych jego nowych znajomych. Przychodzą do nas z tymi swoimi pustymi oczami i poczerniałymi zębami. Nie jestem głupia, wiem, o czym to świadczy. Purnisk każe mi wychodzić, gdy przychodzą, ale to oczywiste, czego chcą. Ostatnim razem kazałam się im wynosić. Powiedziałam, żeby ćpali w darze od nory, nie pod moim dachem. Wygląda na to, że Svev robi z ciebie inną osobę, Purnisk, którego znałam, nawet muchy by nie skrzywdził. Przez myśl by mi nie przeszło, że mógłby... Przecież po Svevie jest się spokojnym i apatycznym, nie powinien przejawiać agresji. Tak naprawdę to nie wiem. Wolałam wierzyć w to, że to wina narkotyku, a nie jego charakteru. Może z nim porozmawiam? Nie mam mu nic do powiedzenia. Z nami koniec. Chcę mu tylko oddać, żeby na dobre mógł zamknąć ten rozdział. Należał do jego babci. Nawet po wszystkim, przez co przeszłam, nie mam serca, by go sprzedać. Ale gdy wrócę do domu, wiem, co się stanie. Puszczą mi nerwy i pewnie zrobię kolejnego do kolekcji. Ale słyszałam, że tobie może się udać. Jeżeli mu go zaniesiesz, zrozumie, że z nami koniec. Okej, w takim razie zaniosę Purniskowi pierścionek. Dom jest na północ stąd, tylko proszę nie rób mu krzywdy. Jestem wściekła, ale nie chcę mieć go na sumieniu. Na północ stąd. W sumie nawet mieliśmy na mapie zaznaczone. Dom Purniska. Coś tutaj mamy? No tak, możemy pookradać tawernę. O, jakiś kupiec. Coś sprzedaje? Nie. Tylko przesiaduje. Okej, spoko. Jemniczka też tylko przesiaduje. Zobaczmy, co jest na piętrze. O, ktoś tu jest. Jakaś chyba grupa poszukiwaczy przygód. Okej, zagadajmy z nimi. Chyba nie chcą z nami rozmawiać. O! Wyglądasz, jakbyś zaszalał nockę lub dwie. Przysiądziesz się na kieliszek? Jesteście zajedni. Jestem Weksel Dwa Kolory. Dama obok mnie to Kay. Zabawiliśmy się na ekspedycjach, a teraz mamy nadzieję zaznać nieco ciszy i spokoju. Przez kilka następnych tygodni w każdym razie. Jestem srogi Seldaedon, a to są Hurdy i Ilfa. Należeliśmy do różnych zespołów ekspedycyjnych, ale oboje ponieśliśmy straty i postanowiliśmy połączyć siły. Bestie, barbarzyńcy, bajuwaki to niebezpieczne czasy dla poszukiwaczy przygód, a jednak biznes kwitnie i przynosi dochód. Zatem za kolejne zyskowne wyprawy. Chcieliście czegoś jeszcze? W sumie nie. Okej. Po prostu grupa jakaś poszukiwaczy przygód. Okej. Żeby to otworzyć? Let's see what's in here. As promised. Ale na to, że nie będzie to kradziejstwo, jeżeli tutaj zabierzemy. Okej. Więcej postaci fabularnych. Na to, że jak ktoś nie widzi, to można kraść to do rozpuchu. I chyba nic nam nie zrosło w reputacji. Jeszcze śliwa historia Fawi i Bernetta. Tragedia wilańska. Sure.
Czy mamy tutaj coś ciekawego w sumie? Pewnie nie. Okej, dobra. Chodzimy. Pójdźmy do tego Purska. Przekażmy mu wiadomość. Ciekawe jak zareaguje. Słuchaj, wiecie co? No odpoczynimy w pokoju. Przyda nam się odpoczynek. Przed przyszłymi walkami miasto chyba będzie bardziej żywe. W dzień. Tak. Yeah. Okay. Another. Your brother. Did you and he get along? We got along how brothers do. He used to throw water on me to wake me up in the morning. I used to fill his boots with stinging ants. My own brothers and sisters are doing very well for themselves, back in Tekoa. I don't know that they'd search for me if I were killed so far from home. Brothers can be funny. I bet you'd be surprised how far they'd go. Ciekawe stwierdzenie. Tak. Bracia mogą być zabawni. Okej, tymczasem. Idźmy do tego buca. I rozmówmy się z nim. Najemniczka, ćpun, ćpun. Najemnik. Co on trzyma tyle najemników w domu? Nie wygląda mi najlepiej. Wiecie co, zajmę jakieś pozycje obronne na wszelki wypadek. Okej. Spróbujmy z nim pogadać. A oto i nowa twarz. Witaj przyjacielu, jestem Burnisk, a to jest moje skromne królestwo, w którym prowadzę swoje interesy. Mam nadzieję, że przybywasz w interesach. Mocna ochrona jak dla jednej osoby. Musisz być lubiany. Tak, racja. Dobrze, dobre spostrzeżenie. Tego rodzaju biznes przyciąga nieprzyjemne typy. Czasami klientela zaczyna się tu rządzić. Co jakiś czas ktoś zaczyna węszyć i wsadzać nas w swoje sprawy i trzeba mu dać nauczkę. Oczywiście jestem przekonany, że jesteś zbyt mądry, żeby się czymś takiego pakować. Zasada jest prosta. Jeżeli masz pieniądze, ja mam swe. Możesz korzystać z lokalu, o ile nie zrobisz niczego głupiego i nie będziesz wdawać się w konflikty z pozostałymi klientami. A teraz, czym mogę służyć? Karina prosiła mnie, bym ci to oddał. Ładny, po co mi to? Nie poznajesz pierścionka zaręczynowego, który dałeś? Kenji? A, ta, teraz rozumiem. Chyba chce mi coś oznajmić, nie uważasz? Zatem życzę jej szerokiej drogi. Szkoda tylko, że nie wydałem na nią... że wydałem na nią pieniądze. Jeszcze coś? Wygląda na to, że jej na tobie zależy. Dlaczego to robisz? Takich jak ona są tysiące. Powiedz jej, żeby zaczepiła się w słonym maszcie, jeżeli poczuje się samotna. Między nami skończone. Chyba trudno tak po prostu zapomnieć, że dało się komuś pierścionek zaręczynowy własnej babci. A może po prostu nie warto o niej pamiętać, co? Skoro już robisz jej chłopca na posyłki, to może przebiegniesz się z powrotem i powiesz jej, żeby trzymała się z daleka. Jak śmiesz bić własną narzeczoną, jak możesz spojrzeć w lustro? Sama się o to prosiła? Podobnie jak ty teraz. Może powinieneś przestać grzebać w sprawach, które cię nie dotyczą. Muszę wracać do interesów. Tam są drzwi. Coś tu nie gra. Nie wyjdę stąd, dopóki nie dowiem się co. W takim razie nie wyjdziesz stąd już nigdy, przyjacielu. I tak zmęczyło mnie dla ochrona do mnie. Co tu się właściwie stało? Aha.
Może dziennik mi wytłumaczy? Nie? Zdecydowanie. To nie był Purnisk. To nie był Purnisk. Już rozumiem, o co chodzi. Ktoś się pod niego podszywał. Ale tym się zajmiemy za chwilę. Dobra. Szybciej. Tarczę. Zajmiecie się tymi najemnikami. Paladyn zajmie się nim. Ty zajmiesz się magiem. Też się zajmiesz magiem. Ty zaraz coś zaczniesz tutaj czarować. Okej. Okay. Chcemy... Zbroja wiary. Okej, okay, tylko oślep. Za bardzo nas tu nie poharatał w międzyczasie. Ten Nyryt zaraz padnie. Jest dobrze. Tak, tylko przewracasz? Tak, przewracasz. Okej, okay. Tak. Nyryt oberwał z arbalestu. Stój! Poddaję się, tylko wyjdź, a ja spokojnie odejdę, dobrze? Za późno. Okej. Okay. To tyle o nim. Okej. Okay. Musimy wciągnąć tego najemnika w zwarcie. Tak, pomóżmy może im jeszcze. Czy ty się tutaj tylko odsuniesz, będziesz blokował drogę. Okej, okay. Paladyn go... Okej. Okay. Zatrzymał go w zwarcie. Okej. Okay. Dobra, tutaj jeszcze przywalimy. Zaklęciem. Tak, tutaj chcemy jak najszybciej odblokować naszych chłopców. Okej, okay, tutaj ten najemnik padł. Wrócimy. Okej, okay, nie sobie na razie nieźle radzą. To, że tym... No właśnie, mam jakieś przedmioty, których nie używam. Płonące rany mógłbym użyć, ale to by jej zajęło turę i... No w sumie czemu by nie? Okej. How may I help? Raty strzelasz dalej. No dobra, nie masz jeszcze wystarczająco strof. Żeby zaklęcie. Ty możesz zaatakować swoim innym mieczem. Aha. A ty musisz wyjąć stok. Zręcznie przetłumaczyć. Okej. Okej, tutaj też nieźle idzie. Kapłan trochę obrywa, ale daje sobie radę. Tak, z tymi płonącymi ranami powinni dobrze sobie dać radę. Dobra. Okej, jeszcze ten jeden najemnik został. Sure. Co tutaj się działo? Na duchu, tak? Kiedy podchodzisz, ochroniarz unosi rękę. Możesz już zawrócić, parter jest do twojej dyspozycji, a na piętro nikt nie wchodzi. Dlaczego nie? Bo jeżeli tam pójdziesz, będziesz oddychać przez kilka dodatkowych dziur w karku. Dlatego pilnuj własnego nosa. Zresztą na Svenie i tak nikt nie będzie się specjalnie obchodziło. Zresztą na Svefie i tak nie będziesz się specjalnie obchodziło, kiedy się znajdzie.
Zejdź mi z drogi, zanim przełamię ci ten miecz na pół i wsadzę z obu stron. A jak sobie życzysz na bogów? Chciałem cię tylko ostrzec. Okej. Okay. A potem jest tak, za tym kolą. Dobra. Ty weź swój arbalet. Ty, łuk. Muszę go przewrócić. Możesz. Okej. Tyle? Nie. Jeszcze żyję. Się przewrócił. Teraz już nie żyję. Dobra. Ja? Zobaczmy, co my tu mamy. Na pierśnik. Sure. Yeah. Let's see what's in here. That'll do it. Okej, to byłby kradzież, więc nie ruszajmy tego. Okej. Sporo złomu. Jakiś grimoire, któremu się przyjrzymy. Peleryna. Peleryn chyba mamy sporo. Forne szaty. To chyba też nie potrzebujemy. Nie? Okay. Nic tutaj nie ma. Sure. Na tym piętrze. Za ćpunami. Mhm. Okej. Okay. Co my tutaj mamy? No. Trochę kasy. Yeah. Nic ważnego. Co tutaj mamy? Trup. Okej. Okay. Pusek chyba uciekł gdzieś na piętro. Ten chyba czarodziej, którego zabiliśmy, to chyba nie był Pusek. Nie wiem, czy on się teleportował przed walką. Okej, okay, dobra. Najemnicy. Okej, zajmijmy pozycję. Ten wygląda nieźle. Zaraz jest? Z czymś przygrzmocimy. Okej. Weź obronny. Zajmiesz się tym. Okej, kolejna zbroja wiary. Okej. Okay. Nieciekawe się tu robi. Ty możesz wziąć, zająć się... a tymczasem... wrócimy może... jakieś AOE. Na przykład to boskie piętno. Dobra, niezłomny, kończyłeś czarować. Boskie piętno jest tu na jeden cel? Tak, na jeden. Święta projekcja. Okej. Okay. Brzmi fajnie. Co ty możesz im przywalić? Ognistą kulą, ale nie chcę marnować ognistej kuli. Oni tak już są w kiepskim stanie. Długo nie wytrzymają. Okej. Okay. Ty... proszę użyć tego swojego płomiennego miecza. Dzielę. Tak, trochę brakuje mi miejsca tutaj. Okej. Okay. Hey there. Okay. Śliczny strzał. Dobra. Coś tu jeszcze mamy? O! Całkiem niezłe. Nieco tu mieli uzbrojenie. Solidny miecz dwuręczny. No już lepszy miecz dwuręczny, ale... okej, okay, jakiś klucz. Okej. Okay. Tak, my mamy jakiś bardzo fajny miecz Sprawiedliwość. Okej, okay, a ten, ta solidna mała tarcza, nie, nie będzie tak dobra jak drzwi do spiżarni. Ale możemy komuś innemu dać. Szkod tobie. Okej. Okay. Hey there.
Just say the word. Są to jakieś pułapki? Mhm. Chyba nie. Sporo pieniędzy. Sporo, sporo pieniędzy. Ja się nie obrażę, jak sobie pozabieramy. Chyba nie, bo większość z nich już nie żyje. Okej. Okay. A tutaj coś się będzie działo. Hej. Hey there. Pur. Hey there. Purnisk. O. Dobra, człowieku. Już trochę do wytłumaczenia się. Na bryzganej krwią podłodze leży skrępowany i zakrwawiony mężczyzna. Jego twarz jest mocno poniesieniaczona. Kiedy do niego podchodzisz, kuli się i szlocha. O bogowie, błagam! Już nie mogę! Nie zamierzam cię skrzywdzić. Nie? Fabertowi! Nie jesteś jednym z nich, prawda? Ja... proszę, nie wiem, kim jesteś, ale nazywam się Purnisk. To mój dom. Musisz mi pomóc. Więc ten na dole, kto to był? Oszust, makinie imieniem Nirt. Wtargnął do mojego domu i związał mnie. Torturował, a teraz razem ze swoimi ludźmi żywi się na mój koszt. Niszczy moje sprzęty i sprzedaje swe w moim domu. Pojawił się tak znikąd? Być może zatrzymałem sobie niewielką część doli mojego dostawcy, ale potrzebowałem tych pieniędzy. A więc handlujesz z Fefem. Słuchaj. Wiem, że to nieciekawe zajęcie, szczególnie na dla ostatnich wydarzeń, jednak może bardzo, bardzo dobrze zarobić. No i cóż, ludzie sami się do tego o to proszą. Co zrobił twój dostawca? Przysłał maga, Nirda, tego z dołu, żeby odzyskać swoje miedziaki, jak sądzę, a przy okazji mi dołożyć. Mam nadzieję, że trwa to już wiele... Mam wrażenie, że trwa to już wiele dni. Już się nim zająłem. Nie mogę uwierzyć, że ten koszmar wreszcie się skończył. Nie masz pojęcia, jak wiele dla mnie zrobiłeś, ale... muszę znaleźć moją ukochaną, Kaenerę. Tylko obawiam się, że po tym, co mógł jej zrobić, Nirt nie będzie chciała mnie znać i nawet nie da szansy na wyjaśnienia. Ale może ciebie wysłucha. Proszę, ona musi być gdzieś w miedzianych alejach. Jest związana z tym miejscem. No i proszę, nie mów jej o Swefie, o tym, czym się zajmuję. Mogę ci to sobie wynagrodzić. Oto moja propozycja. Ja powiem mi to, co zechcę, a ty i tak dasz mi zniżkę. Nie. To Kanera mnie tu przysyła. Naprawdę? Ta kobieta w pewnym sensie ocaliła moje życie, nawet o tym nie wiedząc. Proszę, sprowadź ją do domu i powiedz, że wszystko jest jak dawniej. Porozmawiam z nią. Naprawdę nie wiem, jak ci dziękować. Tak bardzo mi brakowało mojej biednej KNR-y. Hey there. Okej. Właśnie dostaliśmy jakieś doświadczenie za ubijanie tamtych ludzi? Chyba nie. Nie. Chyba za zabijanie ludzi nie dostaje się doświadczenia. Hey there. A może coś mylę. Ta. Jeszcze dokładnie nie znam tej gry. Okej, okay, no dobra. Wszystko uprzątnięte. Tylko jeszcze ktoś tych ćpunów będzie musiał wyprosić. A, patrz, cię sami się wyprosili. Bardzo grzeczni ćpunowie. A, i zwłoki ktoś posprzątał. Prawdy to miejsce tętni magią. No i my też trochę zarobiliśmy, kiedy sprzedamy ten cały sprzęt tych najemników. Mieli tam trochę sporo takiego niezłego sprzętu, więc nie wyjdziemy na tym źle, nie wyjdziemy. Hey there. Co z Purniskiem? Dałeś mu pierścionek?
Może skłońmy? Chociaż... nie. Potężny mag przybrał postać Purniska, ale prawdziwy Purnisk także handluje z fefem. Purnisk, mój Purnisk jest handlarzem z fefu? Gdybym nie wiedziała, że jesteś uczciwym mężczyzną... Jasna cholera. Jak po czymś takim mam znów mu zaufać, jak kłamał mnie przez tak długi czas. Powinnam się cieszyć, że to wyszło na przed ślubem. W tej chwili on potrzebuje pomocy i przebaczenia. Myślisz, że mogłabym mu pójść mu zejść z tej drogi? Pomóc mu zejść z tej drogi? Nie myślałam o tym w ten sposób. Ach, naprawdę widzisz w ludziach to, co w nich najlepsze. Doceniam to, co dla nas robiłeś. Jestem pewna, że Purnisk myśli podobnie. Jesteś zawsze mile widziany w naszych progach, więc gdybyś czegokolwiek potrzebował, przychodź śmiało. Sporo doświadczenia staliśmy. O, weź to. Dostałam to od pewnego handlarza. Miał mi pomóc wytrwać w moim postanowieniu. Teraz poradzę sobie bez niego. Okej. Hey there. Spoko. Zebrano daninę. Bandyci zrabowali... Co? Bandyci zrabowali? Będziemy musieli ulepszyć koszary. Ta, zdecydowanie. Będziemy musieli ulepszyć koszary. Nie może być coś takiego, że zarabiamy 500 sztuk miedzi, z czego 400 rabują nam bandyci. 450. O nie, na coś takiego nie pozwolimy. Okej, okay, ale w międzyczasie. Nasza skrytobójczyni. Znaczy, kto się nazywa? A, poszukiwacz skarbów. Tak, awansowo. Dobra, mechanika, ponieważ potrzebuję więcej mechaniki. Okej, okay, skradanie się. W sumie czemu nie? Kolejny będzie kosztował 7, więc powinniśmy mieć wystarczająco. Ale dobra. Co my tutaj mamy? Ostateczny cios. Łotrzyk próbuje wykończyć rannego przeciwnika precyzyjnym śmiercionośnym ciosem. Tym silniejszym i więcej wytrzymałości stracił przeciwnik. Obrażenia plus 50%. Obrażenia z procentową wartością utraty zdrowia plus 50%. Riposta. Łotrzyk aktywnie szuka okazji do kontry. Ataki przeciwnika na odbicie i chybienie mają szansę wywołać natychmiastowy pełny kontratak. Wymaga używania broni białej. Okej. Ataki przeciwnika na odbicie i chybienie mają szansę wywołać natychmiastowy pełny kontratak. Mało przydatne, jeżeli chcemy głównie używać łotrzyka do ciachania przeciwników od tyłu. Głębokie rany. Wszystkie obrażenia cięte i kłute wmiażdżone spowodowane przez łotrzyka zadają też periodyczne obrażenia bazowe. Okej. Okay. Obrażenia bazowe. Czyli domyślam się, że takich nie da się uniknąć. A nie jest to zbyt dobrze wyjaśnione. Ta ucieczka, raz na potyczkę, nie wrażliwość na nawiązanie walki. Mamy niewidzialność, więc to aż tak nie jest potrzebne. Druzgocący cios. Kulawienie. Sensowność zostanie obniżona o 2 ruch. Zuchwały atak. Okej, okay, myślę nad ostatecznym ciosem. 2 razy. To jest bardzo fajne. Ripostą albo głębokimi ranami. Mamy jeszcze na ostateczny cios. To brzmi bardzo fajnie. Już zejdziemy kogoś od tyłu. Będziemy mogli go nieźle sztyletować tym. Okej, okay, dobra. Yeah. I w ten oto sposób mamy więcej krapu do sprzedania. I nadal jeszcze nie wiem, gdzie mógłbym go sprzedać. Katakumby. O, tu jest zejście do katakumb. Ale... znaleźliśmy je, ale jeszcze nie chcemy tam schodzić. O, rynek. Na rynku ktoś będzie. O!
Właśnie takiej rzeczy szukamy. Igran. Good day, stranger. Mhm. Przyszedłeś pooglądać? Nie znajdziesz lepszego wyboru zbroi, broni w całej Zatoce Buntu. Poza ofertą Solnit oczywiście. Co jest takiego niezwykłego u Solnit? Działa w sali odkrywców. Handluje najlepszym sprzętem w mieście, ale Venan trzyma ją krótko. Rezerwuje jej świetne wyposażenie dla wypraw rejestrowanych członków dwunastki, każdego innego, kogo sobie upodoba. Okej, w sali odkrywców. Czyli też tam będziemy musieli pójść. A, rozbita gwiazda. Wyjątkowa jakość. Dzielność, niezawodność, solidna jakość. Pochłanianie, ogłuszanie. Okej, mamy parę pistoletów. Garłaczy. Inna zwykłego wyposażenia. Głowa. Intelekt plus 2. Serio? Tak wygląda hełm intelektu? Nie powiedziałbym. Okej, no. Sporo zwykłego krapu. Ale możemy mu popylać jakieś rzeczy, co? Celność 1, celność plus 5. No, zatrzymam sobie na razie. Ile za... A, sporo możemy zarobić na tych rzeczach. No tak. Trafiło to gdzieś do moich członków drużyny. Dobra, później to usprzątnę. Na razie sprzedam krab. Oraz solidną siekierkę. Te mam lepsze rzeczy. Okej. To też nam da trochę złota. A później zastanowię się, które z tych solidnych przedmiotów, które chcę sprzedać, a które chcę zachować. Hey there. A będziemy mieli sporo złota. Jeżeli będziemy mogli coś fajnego też kupić w zamku. Chociaż tak jak mówiłem, pewnie kupię koszary, bo... zatrudnić najemników do obrony warowni przed atakami. Myślę, że zdecydowanie to nam się przyda. Tak. Dobra. Okej, ale to w następnych odcinkach. Zanim zejdę do katakumb, myślę, że też poszukam brata, informacji o bracie Edera. No i może jeszcze w jakichś innych przyczyn pokręcimy się po mieście. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!